Witam Was na kanale RetroSektor. Dzisiaj zrobimy rozpoznanie mojej najnowszej zdobyczy zakupionej na targu Rupieci. Jest to notebook Amstrad NC200. Przenośny, mały komputerek, który prezentuje się bardzo interesująco. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z czymś takim i powiem Wam, że jestem zdumiony, że coś takiego udało się zakupić, bo takich zdobyczy nie spotyka się na co dzień. Minusem, największym minusem niestety jest to, że ten komputer nie jest na chodzie. Kosztowało mnie to 20 funtów, ale myślę, że jako taki rekwizyt do kolekcji i tak to jest dobry zakup. Dzisiaj w planie będziemy mieli małe rozpoznanie tego sprzętu. Również będę chciał go rozkręcić i zobaczymy, czy coś uda nam się znaleźć, jakąś wadę, przyczynę, dlaczego ten komp się nie uruchamia. Jak możecie zobaczyć, jest to komputer Amstrad NC200. Zostało to udostępnione do sprzedaży w 1993 roku. Tu jest akurat podana data na jesień. Kosztowało to w tych czasach 329 funtów. Myślę, że dość spora suma, jak za coś takiego. Tak, można to uruchomić poprzez baterię, co już próbowałem, ale zrobimy to jeszcze raz. Również próbowałem to uruchomić poprzez zasilacz 7,5 V. Niestety nie ma żadnego odzywu. Tak, pod tą klapką już Wam pokazuję, co się mieści. Mieści się pamięć ROM i podejrzewam, że tu jest jakikolwiek tu jest system. To jest zapisane na tej małej kości. Coś takiego tutaj mamy. Pod klapką skrywa się bateria CR2032. Prawdopodobnie będzie ona po prostu podtrzymywać dane takie jak czas, data i tego typu rzeczy, być może coś również i w pamięci, jakieś dokumenty czy coś może zapamiętywać. Tutaj podejrzewam, że jest głośniczek albo przynajmniej jakiś ten buzzer piszczący. Bardzo ładny jest ten wyświetlacz monochromatyczny, można by powiedzieć panoramiczny. Wyświetla 480x128 pikseli. Tak, jest power on, jest rozjaśnianie oraz przyciemnianie wyświetlacza, 64-przyciskowa klawiatura, można by oczywiście powiedzieć, że pełna. Jest stacja dyskietek 3,5 cala. Jest również ten szeroki port na karty pamięci, on się tam zwie jakoś PCMCIA, czy jakoś tak, nie pamiętam tego skrótu. Z tyłu mamy zasilacz, wejście na zasilacz, są pod klapką port szeregowy oraz serial. Można podłączyć jakieś dodatkowe komponenty, prawdopodobnie drukarkę, jakieś inne rzeczy i w sumie tyle tego wszystkiego. Tak się to zachowało. My sobie tak, najpierw podepniemy zasilacz. Niestety echo. Nie mam pojęcia, co może być nie tak. Czy problem z wyświetlaczem, czy po prostu ze starości jakiś układ padł, czy coś innego, kondensatory, no nie wiadomo. Nie wiadomo, będziemy do tego starali się dojść, chociaż ja nie mam jakichś wielkich zdolności elektronicznych, ale przynajmniej zobaczymy, jak to się będzie miało w środku. Dobra, baterie są wpakowane. Też echo. Nic.
Tak więc no co, nie pozostaje nam nic innego jak po prostu dobrać się do bebechów tego sprzętu. Komputer posiada znany nam wszystkim procesor Z80, który również był wykorzystywany i przy innych komputerach z tamtych lat. 128 KB RAM-u, stacja dyskietek do zapisywania oraz przenoszenia danych. Bardzo fajna, ciekawa sprawa. To działa na jakimś bardzo dziwnym systemie operacyjnym. Są tutaj już wgrane jakieś gry, jest Basic, programy do robienia różnego rodzaju dokumentów, tak więc no taka zabawka w biurze w tamtych latach z całą pewnością mogła się przydać. Również i widziałem, że niektóre z tych egzemplarzy trafiały do szkół, bo były i takie informacje, prawdopodobnie w celu nauki, korzystania z takich małych komputerków, chociaż tak na obecny czas można by stwierdzić, że to jest zabawka, no ale w tamtym czasie to był raczej poważny sprzęt. Tak, ja się zabieram do rozkręcania tego komputera i później jak już części będą porozkładane, jak już wszystko będzie fajnie rozmontowane, to przyjrzymy się płycie głównej i zobaczymy, jak to się będzie miało. Udało się zdjąć dolną pokrywę, ale widzę, że tutaj coś trzyma na tasiemkach, więc lepiej chyba będzie to obrócić z tej strony. Zobaczmy, jak to się ma, żeby nic nie porozrywać. No dobra, już widzę, jedna tasiemka plus chyba drucik z zasilania wyświetlacza. Tak. Odłączone. Jeszcze coś jest. A nie, to będzie zasilanie wyświetlacza prawdopodobnie. Ta brązowa wtyczka. I tyle. Wyświetlacz wypięty. No jakoś mega skomplikowanie to nie wygląda, ale prezentuje się bardzo ładnie, to trzeba przyznać. Stacja dyskietek. Klawiaturka, dobra. Teraz będę chciał wykręcić stację dyskietek. Zrobi nam się tu trochę miejsca więcej i zobaczymy, jaki będzie kolejny krok. Czy klawiatura, czy płyta główna. Stacja dyskietek jest już rozkręcona. Teraz wypadałoby ją wypiąć. Dość delikatnie, by niczego nie uszkodzić. Strasznie sztywna jest ta taśma. Czy to się porusza? Tak, to można odsunąć. Bardzo ciężko to wychodzi, ale chyba się udało. Z tej strony, dobra. No, stacja dyskietek jest. Pytanie tylko, czy wciąż na chodzie. Odłóżmy to na bok. I tak, tu już nam się coś odsłoniło. Mniej więcej płyta główna prezentuje się w ten oto sposób. Jeszcze dobrze byłoby usunąć klawiaturkę. Kilka śrubek podtrzymuje tą płytę główną wkręconą do obudowy. Tu widzę, że coś jeszcze idzie wykręcić. Może to usuniemy od razu. Mhm.
To chyba ten plastik ze stacji dyskietek. Nie, to jest slot na karty pamięci. To prawdopodobnie będę mógł usunąć dopiero jak wykręcę płytę główną. Mogę wypiąć klawiaturę. Te dwie tasiemki. Raz. Dwa. Teraz wykręcę tą śrubkę z płyty głównej. Tu jest jeszcze jedna. Dobra. Widzę, że klawiatura jest pod płytą główną. Coś się da teraz zrobić. Mogę to lekko podnieść. O, chyba wychodzi. Czekajcie, czekajcie. To sobie. Coś mi tu jeszcze blokuje, ale klawiaturę mamy. To jest dobry znak. Klawiaturka wyciągnięta. Nakajima. Tu mi sprężynka z baterii blokuje. I można by powiedzieć, mamy to. Ta wkładka wyciągnięta. Tu mamy samą dolną część obudowy z jakimś takim śmiesznym ekranem, niczym z folii aluminiowej. To było tak. To też można odłożyć na bok póki co. I tu jest nasza płyta główna, a tu jest jeszcze jedna jakaś blacha, co podtrzymuje to. A dobra, widzę, co tu się dzieje. Jeszcze muszę wykręcić te cztery wkrętki. Tylko muszę skoczyć po jakieś obciążki czy coś. Można to delikatnie zacząć wykręcać. Dobra, udało się to wykręcić wszystko, co nam blokowało tutaj wyciągnięcie płyty głównej. Tak oto w całej okazałości prezentuje się nasza płyta główna z tego Amstrada. Z takiego mojego pierwszego rzucenia okiem na to wszystko widzę, że kondensatory mają się dobrze, nic się nie rozlało. Nie ma tutaj żadnych czynników fizycznych, takich zewnętrznych, co by mogło spowodować jakieś uszkodzenia tej płyty. Raczej to nie było przez nikogo ruszane, kombinowane. Przynajmniej mi się tak wydaje. Z drugiej strony, o, widzę, że tutaj coś jest, jakaś kombinacja, ale prawdopodobnie tak to wyszło z fabryki. Puścili tutaj na przełaj przewód. Bardzo ciekawe. A już nie pierwszy raz spotykam się z czymś takim przy jakichś sprzętach. No nie, wygląda to w miarę dobrze. F3X31. Nie no, wygląda to raczej na stan nienaruszony przez kogoś. Tak więc, no nie wiem, czy tutaj coś może być nie tak. Tu przy zasilaczu widzę jakiś bezpiecznik. Fuse. T1A250V. Wiecie co, kiedyś miałem komodorka i może z 2 miesiące miałem komodorka, nówkę, zakupiony w sklepie. I był taki przypadek z tym komodorkiem, że ten bezpiecznik, tam był taki luzem wyciągany bezpiecznik,
topikowy, jak się nie mylę, i on mi poszedł, ten bezpiecznik, i też komputera nie dało się uruchomić. Komputer na gwarancji poszedł do naprawy. Oczywiście zostało to raz, dwa naprawione. Komputer potem działał. Czy to nie jest coś podobnego, co mogło tutaj się stać? I czy ten bezpiecznik po prostu nie poszedł? Wiecie co, ja wygrzebię miernik i postaramy się sprawdzić, czy ten bezpiecznik jest dobry, bo chyba tyle będę w stanie zrobić, jeśli chodzi o elektronikę tego sprzętu. No a tak, no to już potem raczej ciężko. Raczej by musiał ktoś konkretniejszy tutaj rzucić na to okiem, by znaleźć przyczynę, dlaczego ten komputer się nie uruchamia, ale póki co postaram się wygrzebać miernik i tutaj sprawdzimy ten mały bezpiecznik. Miernik już mamy, teraz musimy tylko zlokalizować te dwa punkty bezpiecznika z drugiej strony na płycie głównej. I tak, ja już widzę te dwa miejsca. Tu jest jeden punkt, tu jest drugi punkt. Więc to sobie sprawdzimy. Echo, cisza, nic się nie dzieje, a powinna ta wartość 1 się zmniejszać. Ja tu mam sprawny bezpiecznik, pierwszy lepszy, jaki znalazłem pod ręką. Powinno się dziać coś takiego, a nie dzieje się nic. Tak więc można wywnioskować, że do wymiany mamy taki oto bezpiecznik. Mam nadzieję, że uda mi się go kupić. Nic się nie dzieje. Być może ten bezpiecznik, o ile to jest prawdziwa przyczyna tego, że ten stary Amstrad nie działa nam, to może uda nam się go przywrócić. No chyba, że jest coś innego, no ale ten bezpiecznik ewidentnie wskazywałby na to, że jest po prostu przepalony ze starości. Już padł, tak więc ja postaram się znaleźć taki bezpiecznik i zakupić T1A250 i co, będę starał się go wymienić w najbliższym czasie, jak tylko uda mi się taki zdobyć. No mam nadzieję, że wciąż są dostępne. No i zobaczymy, jak sprawa tego komputera potoczy się dalej. Od rozpoznania naszej nowej zabawki, jaką jest Amstrad NC200, minęło jakieś 7-8 dni. Udało nam się wywnioskować, że ten bezpiecznik jest do wymiany. Bezpiecznik T1A250V na eBayu za jakieś 15 zł. Udało mi się zakupić nie jeden, a trzy takie bezpieczniki o identycznych wartościach. Mam nadzieję, że możecie to zobaczyć. Identyczne wartości, tak więc dzisiaj podejmę się wymiany tego bezpiecznika. Mam nadzieję, że pójdzie w miarę sprawnie i gładko i okaże się, że ten komp nam ruszy. Fajnie by było. Tak więc no nie ma co tutaj więcej gadać. Ja zajmuję się tą robotą. Później skręci się to w jedną całość i zobaczymy, czy coś z tej zabawki jeszcze będzie w przyszłości. Stary bezpiecznik jest już usunięty, miejsce przygotowane na nowy. Pakujemy sobie go tą stroną, chociaż to raczej nie ma znaczenia i tak. No, dobrze siedzi. Teraz jeszcze tylko oblutować te dwa punkty i zobaczymy, czy to coś dało, ta operacja.
Nasz Amstrad z powrotem jest w jednym kawałku, więc przeprowadzimy tutaj próbę generalną odpalenia tego komputera przy wykorzystaniu baterii, bo akurat miałem je pod ręką. Do zasilacza musiałbym się dokopać. Dobra, przekonajmy się, czy ta naprawa coś dała. Ja jeszcze nie przetestowałem tego komputera poza kamerką, tak więc wspólnie przekonamy się, jak to z tym kompem teraz będzie. Dobra, chwila prawdy. Power on. Ło. Dobra, mamy jakąś informację. Już myślałem, że coś się z tym komputerem dzieje. Lithium battery is low. Please switch off and replace battery. Dobra. Lithium battery. Czy tutaj chodzi o tą małą baterię? Czekajcie, tu są jakieś właśnie informacje. Lithium battery CR2032. No dobra, ja gdzieś powinienem taką baterię mieć. Mam nadzieję, że wciąż będzie na chodzie, bo to jakaś używka z jakiegoś sprzętu została wyciągnięta kiedyś, dawno, dawno temu. Muszę jej poszukać i zobaczymy, czy w końcu ten komp odpali, tak? Odpalić powinien. Udało mi się znaleźć tą baterię. Jest to Maxwellka CR2032. Ten sam model. 2007 rok albo 2011. Ta bateria, jak widzicie, była już kiedyś używana. No mam nadzieję, że wciąż drzemie w niej jeszcze jakaś moc, że ten komputer pociągnie. No dziwna sprawa, że bez tej baterii podtrzymującej pamięć komputera nie jesteśmy w stanie nawet tego komputera uruchomić. A że też nie wpadłem, by od razu to podmienić, no to widzicie, jak to jest. Takie stare sprzęty zawsze potrafią człowieka jeszcze zaskoczyć, nawet w XXI wieku. Dobra, próba generalna numer 2. Zobaczmy, co teraz się wydarzy. Czy znowu będą jakieś komplikacje? Voilà, dobra, mamy to. Tak więc przyczyną był przepalony bezpiecznik, stary bezpiecznik, zużyty bezpiecznik, jakby to można określić. I to jest ekran startowy naszego komputera, nasz system. Nie wymaga to, jak mogliście zobaczyć, żadnego wczytywania się tego programu do pamięci. Po prostu włączamy i wszystko się pojawia. Mamy tutaj jakieś gry, jest kalendarz, 1 styczeń, Londyn, czas, spreadsheet. Tu można coś tworzyć, jakieś dokumenty, diary, clock, address book, kalkulator i w tej zakładce Word procesor. Być może jakiś program do tworzenia dokumentów. Dobra, nie wiem, jak długi ten materiał jest po tych wszystkich tutaj problemach z tym komputerem, ale my do tego jeszcze powrócimy i spróbujemy zapoznać się i rozgryźć ten mały systemik. Zobaczymy, jakie to ma możliwości. Ja na chwilę obecną będę się z Wami żegnać. Do tego tematu jeszcze powrócimy. Trzymajcie się, na razie. Cześć.